Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co się dzieje i jak radzić sobie z poczuciem przeciążenia. Co się dzieje w naszym organizmie, jak możemy rozpoznać, czy jest to przeciążenie związane z sytuacją, która się dzieje w danym momencie, czy raczej jest to przeciążenie naszego układu nerwowego, które ciągnie się już dłuższy czas, a drobne sytuacje, które pozornie nie powinny wywoływać aż takiej reakcji, jedynie nakładają się już na te, które były poprzednio. Zapraszam Was do oglądania. Nazywam się Weronika Adamus, jestem psychologiem i psychoterapeutką w Centrum Psychoterapii Promena. Więc na początek chciałam powiedzieć o tym, na czym polega to rozróżnienie. Możemy zauważyć, że w przyrodzie, w naturalnym środowisku, jeżeli są zwierzęta, przecież one doświadczają trudnych sytuacji każdego dnia. No może nie każdego dnia, ale często. Zdecydowanie częściej niż być może my, żyjący w cywilizacji. I zagrożenia, z którymi spotykają się zwierzęta, są bardzo często związane z zagrożeniem życia lub zdrowia. A mimo to nie powoduje to odczucia przeciążenia, nie powoduje to traumy, która ma długotrwałe konsekwencje. Jak to jest możliwe? Otóż naukowcy mówią o tym, że mamy trzy mózgi. Pierwszy mózg, taki najstarszy, ontologicznie, jest nazywany mózgiem gadzim. Jest on tutaj w pniu mózgu i to są najbardziej instynktowne, odpowiada on za najbardziej instynktowne reakcje nasze na różne wydarzenia. One są zdecydowanie nieświadome, nawet nie dochodzą, możemy nawet się nie zorientować, że podjęliśmy reakcję. Przykładem tego może być sytuacja, kiedy idziemy przez ulicę, nadjeżdża samochód i my odskakujemy. I to odskoczenie dzieje się nawet zanim zauważymy świadomie ten nadjeżdżający samochód. To jest mózg, który odpowiada za ratowanie naszego życia. I jak w przypadku samochodu, to ma bardzo duży sens, że odskoczymy, tak w przypadku niektórych innych rzeczy związanych z cywilizacją może być tak, że to działanie jest zbyt pochopne, zbyt szybkie, niepoddane naszej racjonalnej ocenie, a w rezultacie możemy nawet nie rozumieć, czemu zachowujemy się tak czy inaczej. Drugi mózg, który jest kolejny w ewolucji, nazywany jest mózgiem limbicznym i tam są uczucia, wszelkiego rodzaju reakcje emocjonalne. Tutaj czujemy, że coś nam pasuje, coś nam nie pasuje, reagujemy czy to radością, czy złością, czy innymi odczuciami na zdarzające się sytuacje. I jest to również reakcja niezależna od naszej woli. Czyli dzieje się zanim my mamy szansę przemyśleć, zastanowić się, doświadczamy cały czas, ale zanim mamy możliwość zastanowić się nad tym, co to nam robi i dlaczego my się czujemy w taki czy inny sposób. No i jest trzeci mózg. Już taki typowy dla człowieka, jest to kora mózgowa, czyli najświeższe osiągnięcie ewolucji, które odpowiada za racjonalne myślenie, za przewidywanie przyszłości, za myślenie abstrakcyjne, to co nazywamy inteligencją, to co nazywamy racjonalnością właśnie tutaj się mieści. I wprawdzie jest to osiągnięcie ewolucyjne, niemniej jednak jest to, jeśli chodzi o czas reakcji, najwolniejsza część naszego mózgu. Dlatego, że no, nawet gdybyśmy mieli się zastanowić, gdzie jechać na wakacje, czyli stosunkowo nie jakaś bardzo ważna dla naszego życia rzecz. No, może być bardziej lub mniej przyjemna, ale nie jest istotna dla naszego przeżycia. To zastanowienie się nad tym, przemyślenie niektórym może zająć nawet kilka miesięcy, niektórym kilka tygodni. Ale na pewno nie dzieje się to tak w sekundę, jak działa mózg gadzi czy mózg limbiczny. W związku z tym, z jednej strony daje to ogromne możliwości, ale z drugiej strony powoduje, że właśnie w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach trudnych dla nas, kiedy zwierzęta
już przechodzą dalej i nie zastanawiają się nad tym, co się wydarzyło, dlaczego tak się stało, nie nadają takich znaczeń, jakie my nadajemy sytuacjom trudnym, rzadko kiedy mają takie reakcje, jakie my mamy w postaci traumy. U nas trauma, czy to doświadczona w postaci jednorazowego trudnego wydarzenia, czy to doświadczona w postaci wielokrotnie powtarzających się drobnych sytuacji każdego dnia, czy też doświadczona w taki sposób, że nasze reakcje wielokrotnie w ciągu dnia życia tłumimy i nie pozwalamy sobie na ekspresję tego, co się w nas dzieje. Wszystkie te rzeczy powodują, że nasz układ nerwowy niejako wyskakuje ze swoich torów, że wrażliwość naszego układu nerwowego jest dużo, dużo wyższa niż pewne granice tolerancji, które mamy. Z jednej strony wynika to z tego, że nadajemy konkretne znaczenia zdarzającym się sytuacjom. Z jednej strony jest to reakcja na to, że wydarzają się trudne sytuacje, a my nadajemy im konkretne znaczenie. I tutaj łatwo zauważyć, że czasami ta sama sytuacja może się zdarzyć 5 różnym osobom i dla jednych będzie ona traumatyzująca, a dla innych nie, będzie to po prostu jakaś sytuacja z życia. Ale druga część tej historii jest związana z tym, że nie przewidujemy tego, że może być trudno, że możemy napotykać trudności. To bardzo ładnie było widoczne w czasach, jak się zaczęła pandemia, czy nawet ostatnio wtedy, kiedy się zaczęła wojna, że dla nas jakby sytuacje trudne, sytuacje, które są nawet niebezpieczne, są zaskakujące. My nie traktujemy życia jako takiej sinusoidy, która raz jest lepiej, raz jest gorzej, tylko niejako mamy nadzieję, takie pragnienie, takie założenie, że wszystko będzie dobrze, albo chcemy dążyć do tego, żeby wszystko było dobrze. Ale przez wszystko będzie dobrze, zależy nam na tym, żeby ta rzeczywistość zewnętrzna była jakaś konkretna, tak żeby nie wpływała na naszą równowagę, na nasz dobrostan. Nie patrzymy na to z punktu widzenia tak, jak to robią zwierzęta. Zwierzęta nie przewidują tego, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy jakkolwiek inaczej będzie, nie mają takiej zdolności, ale ćwiczą swoje reakcje w ciągu życia w taki sposób, żeby mogły reagować elastycznie na warunki, które się pojawiają, na to, co się dzieje. Czyli przekładając to na nasz ludzki język, czy na nasze ludzkie działanie, moglibyśmy się zastanowić, co możemy zrobić, żeby być bardziej elastyczni w obliczu różnych okoliczności. No bo każdy z nas, jak się zastanowi, no to wiadomym jest, że różne rzeczy się zdarzają. Że jakby wziąć takie 100% rzeczy z danego dnia, które się zdarzą, to część z nich pewnie będzie bardzo przyjemna, część z nich będzie bardzo nieprzyjemna, większość z nich będzie po środku, bardziej w stronę przyjemnego lub nieprzyjemnego. Niemniej jednak ta pula wszystkich rzeczy w ciągu dnia wypełni się w taki sposób trochę jak krzywa Gaussa, czyli będzie iść że najmniej rzeczy jest takich najbardziej nieprzyjemnych, potem większość rzeczy jest po środku i znowu najmniej rzeczy jest takich super, super przyjemnych. Mniej więcej ten rozkład jest taki równy. Oczywiście może to nie dotyczyć każdego dnia, bo zdarzają się dni, które są naprawdę koszmarne i zdarzają się takie, które są super przyjemne. Niemniej jednak, jak weźmiemy średnią z tych wszystkich dni, na przykład z roku, no to już ułoży się to w bardziej lub mniej w taką krzywą normalną. Więc logicznie wiemy o tym, że tak jest. Ale w przeżyciu, w naszym nastawieniu emocjonalnym, wtedy, kiedy wydarza się coś trudnego, nie interpretujemy tego jako, aha, no to jest jedna z tych rzeczy, że tam procentowo jeszcze było za dużo tych super, to teraz procentowo no, musi się też wydarzyć coś, co jest trudniejsze. Raczej patrzymy na to, dlaczego to się wydarza mnie. Co ja takiego zrobiłam, czy zrobiłem, że mnie to spotyka. I
niejako w ten sposób pobudzamy naszą reakcję dodatkowo na to, żeby czuć dodatkowe jakby emocje związane nie tylko z tym samym wydarzeniem, ale też z naszą reakcją na nie. Czyli nasza reakcja niejako pogłębia pobudzenie układu nerwowego. O co chodzi z tym układem nerwowym? Generalnie nasz układ nerwowy działa w pewnych granicach pobudzenia, czyli mamy jakąś granicę, podczas której my jesteśmy bardzo pobudzeni, jesteśmy aktywni, na przykład dążymy do celu, albo jesteśmy w stresie, uciekamy. Jest jakaś taka granica normy, powiedzmy. No i jest dolna granica, w której my, nasz układ nerwowy odpoczywa. Wtedy jesteśmy senni, jesteśmy na przykład po jedzeniu, po obiedzie, albo szykujemy się do spania, czy podczas snu. Wtedy nasz układ nerwowy funkcjonuje w dolnych granicach normy. I to jest wszystko w porządku, że funkcjonujemy sobie w ramach tych granic, raz bardziej w bardziej pobudzony sposób, raz w mniej. Problem się zaczyna wtedy, kiedy nasze pobudzenie lub jego brak wykracza poza te granice normy. A dzieje się tak wtedy, kiedy jesteśmy nadmiernie przeciążeni. Czyli na przykład wtedy, kiedy mamy sytuacje, które są dla nas wciąż aktywne emocjonalnie, na przykład sprzed wielu lat, które powodują pobudzenie. Mamy sytuacje związane z bieżącymi obowiązkami, które też powodują pewnego rodzaju pobudzenie. Mamy sytuacje związane z naszym przeżywaniem tego, co się dzieje, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy niezgodę na to, co się w nas dzieje. Wtedy też zwiększa się pobudzenie. I koniec końców, jeżeli mamy tak bardzo wysokie pobudzenie, które jest chroniczne, które sobie nie wpływa w ten sposób, tylko raczej wpływa w tych górnych granicach normy, to wtedy, jak mamy sytuację, która nieco bardziej odbiega od normy, na przykład szef nas wkurzy, albo zaspaliśmy do pracy, czasami tak jest, albo inna przykra niespodzianka, na przykład pralka wylała, nas spotyka. Chociaż są to wydarzenia, które, choć nieprzyjemne, nie powinny wyrzucić nas w przeżywanie stresu w taki sposób, jak u niektórych to się dzieje, co bym chciała właśnie pokazać. Czyli, że wtedy nas wyrzuca z tej przestrzeni tych granic normy i zaczynamy przeżywać dużo bardziej niż to dane zdarzenie mogłoby wywołać. A dzieje się tak dlatego, że właśnie jesteśmy w tych górnych granicach normy. Mało tego, jak już wyskoczymy z tych granic, bardzo trudno jest też wrócić. I czasami jest tak, pewnie zauważacie, że zapętlają się różne rzeczy, czyli że na przykład wydarzenie, które jest podobne do czegoś, co było dla nas trudne, powoduje nadmierną reakcję. My nawet możemy sobie z tego świadomie nie zdawać sprawy. Możemy nie rozumieć swojego zachowania, swojego przeżywania i nawet sobie myśleć, Boże, no zachowuję się, nie wiem, o co mi chodzi, dlaczego ja tak się zachowuję albo dlaczego tak czuję, jak jest. A dzieje się tak właśnie dlatego, że nasz układ nerwowy jest zbyt pobudzony. Myślę, że na dzisiaj to tyle. W następnym odcinku chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jakie są reakcje na nadmierne pobudzenie, czy traumatyczne wręcz pobudzenie układu nerwowego. Czyli co wtedy się dzieje i co możemy zrobić, żeby uczyć się regulować nasz system. Także na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się.